Justyna zabiera nas na wycieczkę. Tak, jest, uwaga. Prawa wolna, lewa wolna, ciśnij! Malina, malina! Na TikToku może trochę czasem się uwolni i poleci, nie? Harry'ego Pottera to oglądam namiętnie. Lisek słynie z szybkiej jazdy. Nieprawda, ja bardzo ej, bezpiecznie. Bo ja wysiadam. Weź mi, włącz ten internet. Stres dopiero wchodzi, jak jesteś w call roomie, czy w ogóle dopiero jak stoisz na bieżni i wiesz, że to już? Dopiero jak jestem na bieżni, tak naprawdę. Już pierwszy start za mną i o dziwo w ogóle się nie stresowałam, także zobaczymy, jak tym razem będzie. No nie biegałam indywidualnie, więc w sztafecie ten stres też jest dużo, dużo mniejszy. A ty, Piotrek? Ja chcę się skupić na tej odpowiedzi, a dajcie mi mój telefon. Bo ja nie wiem, gdzie mam jechać. O, dobra, to ja sobie go tu położę, wcale nie jadę z telefonem. O, czekajcie, pyk. Ja zaczynam się stresować w noc przed i mi stres odchodzi, kiedy już jestem na bieżni, o dziwo. Noc przed startem, to tak idziesz spać szybciej, czy jakiś serial, jakieś bajki? Mam aktualnie włączony na telefonie limit czasowy, więc mało co oglądam, raczej staram się książkę uruchomić, ale faktycznie Netflix królował przed startami, no bo potrafił mi wyłączyć myślenia, zwłaszcza, że powiedzmy, że mam trochę problem z zasypianiem, no to i za dużo myślę przed startem, czy w ogóle, no to ten Netflix i te lisie filmy, jak znacie mnie, to wiecie pewno co oglądam, czyli same komedie, czyli coś, co nie wymaga większego skupienia, pomagało mi w tym zasypianiu. Ja potrafię oglądać filmy po 2-3 razy i tak samo się z nich śmiać, albo na przykład Harry'ego Pottera to oglądam namiętnie. Dobra, wiesz, to jest słabe, ale ja lubię Harry'ego, bo on dorastał ze mną i to było takie super. Oglądanie tego nie moje. Pomarnio! Alamora! Jezu! Prawo! To jest znak, że nie można pić za kierownicą. Ameryka! My raczej nie przeżywamy zbyt mocno tego startu dzień wcześniej. Kładziemy się normalnie spać, więc prosto. Nic nadzwyczajnego, naprawdę. Ale co, właśnie są jakieś pogaduchy, czy wręcz no, przeciwnie jesteś? Oczywiście. Czyli ploteczki wchodzą. Oczywiście, no zawody to jest zawsze moment, w którym się spotykamy i nadrabiamy zaległości z Małgorzatą. Pomimo tego, że jesteśmy ciągle w kontakcie, ale zawsze się znajdą jakieś nowości. Jeszcze na jak u Ciebie jest taką orientacją przestrzenną i z nawigowaniem? Jak widać nie mam z tym problemu, chociaż czasami zdarza mi się, że mylą mi się kierunki lewo z prawym. To drugie prawo. Kurde. Ej. Nie, dobrze kierujesz, dobrze. No. Czyli się dobrze nawigujesz. Zabieram Justynę na spacer, tak kazali mi powiedzieć. Poszli. Z racji tego, że chcecie oglądać te nasze życie i to, jak my tu żyjemy, czy w domach, czy w ogóle, no to traktuję to trochę jako pracę. Justyna mi nie wierzy! Nie Justyna, do końca! Justyna nie wierzy. Dobra, na TikToku może trochę czasem się uwolni i poleci, nie? Parki to jest też takie miejsca dla Was, które Was trochę rozluźniają przed startami? Myślę, że tak. Jak nie jest tak ciepło jak w obecnej chwili, to jest całkiem w porządku. Ale jednak my z dziewczynami chyba preferujemy gdzieś wyjść jakieś bardziej na kawę i na cestę. Zrozumieliśmy sugestie. Idziemy na kawę. Na szczęście jesteś tu z chłopakami, więc z kawy nie będzie. A Lisek preferuje naturę, jak liski lubią i faktycznie... Swoją norę nie, mogę też sobie poleżeć, potiktokować, pooglądać te social media, ale jak mam okazję wyjść, to wychodzę i na przykład poszedłem pierwszego dnia, kiedy przyjechałem nad rzekę, bo chciałem pójść na wschód słońca i obczaić gdzie. I od tego pierwszego dnia wszyscy włącznie z Justyną mówią, byłeś na tym wschodzie słońca? Nieprawda, nie razu się ciebie nie zapytałem. Nie? No to
dziękuję, bo wtedy nie cisną. O, nie był znowu, nie był znowu. Ja stanę na rękach standardowo, zaklaszczę, a ty już zrobisz jakąś taką politowania minę jak zwykle, jak teraz. O, możemy tak zrobić. O, albo coś takiego. Świetne zakończenie, nie? Justyna zabiera nas na wycieczkę. Tak, jest, uwaga. Okej, w prawo. No i co? W prawo. W prawo czy w prawo? Teraz zmiana, kto będzie lepszym kierowcą, a kto lepszym operatorem. Dowiecie się już wkrótce. Wychylaj się, no. Prawa wolna, lewa wolna, ciśnij! Malina! Służbowe paliwo! Służbowy samochód! Ej, to powinniśmy zjechać! Ej, no weźcie go, zabierzcie, przecież się nie nadaje na nawigatora, no! Justynko, cały czas prosto! Justynko, nie denerwuj się! Pozdrawiamy. Nie dość, że kazali nam jechać, nawigować, to jeszcze nagrywać siebie. Nie, nie każą płacić za paliwo, nie? Te w ostatnie chwile przed startem, jak zawodnik idzie do callroomu, to jak tak byście mieli laikowi trochę powiedzieć, to co się dzieje, ile to trwa, jakby Justyna, zacznijmy od ciebie. No ja myślę, że u mnie to trochę krócej trwa wszystko, bo około 30 minut trwa callroom, maksymalnie 40 zazwyczaj się zdarza. Tutaj akurat są dwa callroomy, w pierwszym tylko przebywamy dosłownie chwilę, dopóki wszystkie zawodniczki się nie zejdą i przechodzimy do drugiego, ale tak naprawdę tutaj wszystko tak szybko się dzieje, że nie ma czasu na nic. Zmieniamy buty, zakładamy kolce, przypinamy numery. Każda jeszcze zazwyczaj wykorzystuje chwilę i idzie do toalety, ostatnie łyki wody i tak naprawdę wychodzimy na bieżnię. Kolorum trwa tyle samo. Tylko tyle, że my później na płycie boiska jesteśmy godzinę, więc musi... Dobrze, mówią stop, mówią stop. Dobrze zrobiła. Ło, ale pojechała! Na płycie boiska po prostu mamy godzinę, no i tam się dużo dzieje, bo każdy chce oddać próbne skoki, co też nie jest takie łatwe, no bo jak jest na przykład wiatr słaby, no to każdy troszeczkę dłużej czeka, mamy do obklejenia tyczki, rozmierzenie tych rozbiegów, na każdym stadionie troszeczkę inaczej się biega. No i te rozbiegi się delikatnie różnią między stadionami, a wiadomo, że w konkurencji skokowiczej jest tak, że nawet te 10 cm robi różnicę. Panią są kawoszami, nie? Tak. Czarną znaczkiem? Ja preferuję czarną, Iga bardziej deserowe kawy. Małgorzata tak jak ja. Na obozie w Seattle mogłyście odwiedzić pierwszy na świecie Starbucks. Czy do tego doszło? No, odwiedziłyśmy go, ale przed. Była taka duża kolejka, że nie poddałyśmy się i poszłyśmy do innej kawiarni. Kiedy Lizek nagrywa sam siebie. No, tam jest przyzwyczajenie z TikToka. A ty jakie pamiątki przywieziesz z Oregonu? Ja nie mam żadnych pamiątek. Nie przywozisz żadnych? Nie. Zawsze przywoziłam, ale teraz nie miałam czasu na szukanie pamiątek. Małą, dużą, średnią? Mam. Co? Nie mam. Przywiozę siebie. Mąż będzie zachwycony. No, ja mam nadzieję. Powiedział, że jesteś najszybsza. Lisek udający trenera. A ja, pozdro.